Dzień dobry. Dzisiaj gościem OX.pl jest pan profesor Michał Korzystka. Łączymy się z Cieszynem. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, bardzo mi miło gościć na antenie. Tak to się mówi, na antenie, bo tak. To jest internetowe. Tak, tak, tak. Naszego portalu. Tak, no w Cieszyn owszem, ściślej Zamarski, także... Cieszę się. Nie sam Cieszyn. Pytam o Cieszyn czy Zamarski, dlatego że pan profesor swego czasu też przez chwilę był i w Tokio, i w Montrealu. Zacznę tak. Co pan tam robił? Bo ja wiem, ale chciałbym, żeby też wszyscy się dowiedzieli. Znaczy, to jest normalna droga artystyczna. Po studiach próbowałem sił w konkursach przeróżnych, pianistycznych. I właśnie w Tokio był wtedy... Otworzył się nowy festiwal międzynarodowy i udało mi się tam zakwalifikować i wystartować, no niestety bez większych sukcesów. I tak samo w Montrealu jest międzynarodowy konkurs pianistyczny i też tam wziąłem w nim udział. Także przy okazji w Montrealu grałem recital fortepianowy, taki, można powiedzieć, w salonie koncertowym także, no to takie artystyczne, że tak powiem, początki kariery. Rozumiem. To był, to był 86 rok, także no strasznie dawno. Dawno. A Japończycy lubią Chopina? Tak faktycznie jest, jak wszyscy mówią? No jest, to widać po konkursie chopinowskim, po festiwalu w Dusznikach, jest pełne obsadzenie zawsze przez Japończyków. W ogóle te nacje wschodnie kochają Chopina, może przez jego właśnie melodyczność, harmonię, która jest zupełnie inna niż muzyka wschodu, także no zachwycają się Chopinem i ciągną do tego Chopina. Pan chyba też, panie profesorze, się zachwyca Chopinem. No, ja myślę, że to każdy polski pianista jest zachwycony Chopinem i chce go grać jak najwięcej, jak najdłużej. Jest to kompozytor trudny, można powiedzieć, do grania, bo skomplikowana faktura. Jeszcze do tego wydaje się, że prosta melodyka, ale jednak wyciągnąć wszystkie smaczki z melodii, z harmonii, z akompaniamentu, niektórzy mówią lewej ręki, aczkolwiek u Chopina to czasami jest główna treść utworu w lewej ręce, także no trzeba kombinować, trzeba się postarać, trzeba wymyślić swoją koncepcję grania, żeby nie grać tak jak wszyscy, a jednocześnie no, żeby nie robić tego wbrew samemu Chopinowi. No wbrew jakimś tam przyjętym zasadom, czy to trudno określić. No, część mówi, że to Chopin jest wielkim romantykiem. No i tak się to przyjęło. A czy jak pan profesor gra, to dużo pan zmienia w tym całym przyjętym kanonie grania Chopina? Jak to wygląda? No nie. Powiem szczerze, nie jestem, jak to się mówi, entuzjastą zmieniania tekstu chopinowskiego. To jest, uważam, no zresztą w ogóle zmienianie tekstu kompozytora, który jednak coś sobie wymyślił, stworzył i chciał, żeby to wyglądało tak, jak to napisał, więc dodawanie nut, dodawanie zmienianie dynamiki, czy tam różnych innych rzeczy, uważam, no to troszeczkę takie jest, no nieładne. Nieładne. To jeżeli ktoś chce komponować, to niech sobie skomponuje swoje dzieła i gra je jak chce, ale powinniśmy się raczej trzymać tego zamysłu kompozytorskiego przede wszystkim, bo to jest ważne. To nam zostawił w spadku i to powinniśmy przekazać dalej. Dobrze. A w 2010 roku był pewien projekt. Ja nie przytoczę dokładnej nazwy, bo muszę sięgnąć do pamięci, ale poproszę pana, na pewno był taki poświęcony Chopinowi tutaj też na terenie Śląska Cieszyńskiego. Co to był za projekt? Gdyby pan mógł powiedzieć, bo wiem, że... To Stowarzyszenie Viva il Canto stworzyło projekt chopinowski, w którym miałem okazję brać udział i była to seria koncertów w roku chopinowskim na terenie właśnie Cieszyna i okolic, także no, piękny projekt.
świetni muzycy wzięli w tym udział, także no, należy się cieszyć, że coś się działo w tym roku szopenowskim. No tak, ale sam Chopin chyba nie bywał w naszych rejonach, prawda? Proszę mnie poprawić, gdybym się mylił, ale z tego, co tam czytałem, to tak. To jednak wolał inne rejony. Dobrze. No tak się ułożyło. Nie da się zwiedzić, zresztą no, nikt nie zwiedzi całego świata, że tak powiem, i nie zobaczy wszystkiego, co chce. Zgadza się. To, że George Sand zabrała go na Majorkę, no to też się przyczyniło do tego, że nie odwiedził Cieszyna. Może, o, może tak. Majorka. No tak, no. Klimat Majorki wygrał. Tak, tak. Wygrał Paryż, także to... Ja nawet się trzymał, że to Majorka. Nie jesteśmy Paryżem, także to... Tak, no nie jesteśmy Paryżem, ale ponoć tym Wiedniem takim małym. Dobrze, zostawmy Cieszyn na moment. Która nagroda jest dla Pana najcenniejsza z tych wszystkich nagród, które Pan zdobył do tej pory w życiu artystycznym? Znaczy, to w życiu artystycznym, jeśli chodzi o pianistów, to nagrody zdobywa się na początku kariery, bo to większość konkursów kończy się, znaczy limit wieku jest 25, maksymalnie 30 lat. Także no to dla mnie takim największym sukcesem to była druga nagroda na konkursie Karola Szymanowskiego w Łodzi oraz nagroda specjalna za najlepsze wykonanie czwartej symfonii koncertującej. Tak samo nagroda na Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, to jest taka nominująca nagroda do koncertów w Polsce, do współpracy z biurami koncertowymi. No i to tak, to są takie dwie chyba najbardziej dla mnie znaczące. No oprócz tego no, 4 razy chyba miałem stypendium Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Co roku tam odbywały się konkursy na to stypendium. No i mnie się udawało tam zajmować punktowane miejsca. Także no to są takie najważniejsze, że tak powiem, nagrody, no bo to trudno. W moim wieku to już raczej na nagrody nie ma co liczyć. Ale myślę, że nagrodą w pewien sposób był też okres dyrektorowania w Cieszynie Instytutu Muzyki, tak? Uniwersytetu Śląskiego. Dobrze trudno, mówię, czy nie? Trudno to nazwać nagrodą, to ciężka praca, ale no, w tym roku obchodzę 35-lecie pracy na Uniwersytecie Śląskim i przeszedłem całą ścieżkę od asystenta stażysty po profesora tytularnego i właśnie dyrektora instytutu. I powiem szczerze, no te 8 lat bycia dyrektorem udało mi się we znaki. No, uważam, że no, było fajnie, dużo rzeczy zrobiłem. Cieszę się z rozwoju kadry, która w tym czasie nastąpiła i z rozwoju instytutu, także no wydaje mi się, że to był dobry okres w życiu moim i w życiu Uniwersytetu Śląskiego i Instytutu Muzyki w Cieszynie. Może dobrze, że nie jest pan profesor dyrektorem teraz, bo czasy chyba są trudniejsze i nie mówię tylko o finansowaniu, ale w ogóle o dostępie do kultury wysokiej czy do edukacji muzycznej. No czasy niestety i z powodu pandemii i z różnych innych powodów finansowych no są trudne. No, nie można przestać być człowiekiem i że tak powiem zatracić się w tym wszystkim, w tym wariactwie. No, według mnie no, jednak uniwersytet i jego założenia przede wszystkim liczy się człowiek. To nie powinno być tak, że tak jak no niestety w tej chwili jest, że jest tak zwana punktoza, trzeba robić punkty, żeby się instytucja utrzymała na rynku. No, no tak. To akurat jeśli chodzi o artystów, to jest to tragedia, bo to no, jak zmierzyć dzieło artystyczne? No tak. Linijką się nie da. Tak. Parametryzacja dzieł artystycznych i w ogóle całe punkty to są tak rzeczy, no, które zabijają. Wszystko jest... To jest przecież wszystko uznaniowe. Jednemu się podoba, drugiemu nie. Jeden powie, że to jest dzieło wybitne, drugi powie, że to jest nic nie warte. Także to nie jest matematyka ścisła, czy fizyka, czy nawet jeśli chodzi o języki.
jest inna miara, a tutaj w działce artystycznej, no jak rozróżnić obraz jeden, czy jest lepszy od drugiego? No zgadza się. To dopiero historia oceni, czy na przykład moje nagranie coś daje przyszłości i ludziom, czy to po prostu było jedno z tysięcy nic niewartych nagrań. A jest kilka płyt, które pan profesor... Jest kilka płyt. Najbardziej powiem, cieszy mnie ostatnia płyta z utworami Jacka Glęca, profesora Akademii Muzycznej w Katowicach, zresztą mojej rodzimej akademii. Stamtąd się wywodzę i Jacek jest obecnie prorektorem Akademii Muzycznej. I nagrałem 16 utworów z jego twórczości, 10 preludiów na fortepian i 6 utworów z pierwszego cyklu. Niesamowita muzyka, tak romantyczna właśnie, można powiedzieć chopinowska w swoim wyrazie i taka głęboka do cna. Dobrze się tego słucha i powiem szczerze, że fajnie się to gra, także polecam wszystkim, jeżeli mają okazję muzycy zdobyć nuty w Akademii Muzycznej i zagrać, pograć sobie, bo to niesamowita muzyka po prostu. A zaczęło się wszystko od babci, pana muzyczna droga? Tak, tak. Zaczęło się od babci, która uczyła fortepianu w Bielskiej Szkole i organizowała też po wojnie tą szkołę, znosząc instrumenty do szkoły i ściągając uczniów. Babcia była takim zapaleńcem muzycznym, właśnie organizowała nawet w domu wieczorki muzyczne, pisała wiersze, także no, utalentowana osoba. Mój ojciec też grał na fortepianie, ale poszedł zupełnie w innym kierunku, bo poszedł w stomatologię. Także no, pan nie chciał leczyć kanałowo, tylko pan chciał grać, grać. Znaczy wie pan co, no w tamtych czasach raczej młodzieży nie zostawiano wyboru i można powiedzieć, że trochę decydowano za młodych ludzi. Teraz młodzi właściwie robią co chcą. I w moich czasach to troszkę inaczej wyglądało. Były takie, a nie inne możliwości. Miałem takie zdolności, a nie inne. I tak zostało, że tak powiem. Trudno powiedzieć, że to tak, no ale to większość muzyków tak zostaje muzykami, bo już zaczęli to robić. A miewał pan profesor chwilę zwątpienia, jakieś problemy, kompleksy może na innych tle? Ja cały czas mam chwilę zwątpienia, bo to jednak jest mnóstwo młodej konkurencji, która no, gra świetnie, rewelacyjnie. Człowiek się starzeje, już to są mięśnie, to nie jest nic, co zostaje na zawsze w tym samym stanie. I no, nie mam chwilę zwątpienia, tym bardziej, że to zawód artystyczny zmusza do przemyśleń. I to im więcej człowiek myśli, tym gorzej na tym wychodzi. Także korzystają ludzie, którzy nie myślą. Tak, tak, ale nie wkraczamy na pewne tematy, choć dobrze byłoby otworzyć pewne wątki. Bardzo miło mi się z panem profesorem rozmawia. Ja zapytam na zakończenie, ponieważ program się no, kończy w pewnym momencie. Ile pan ma psów, kotów obecnie w domu? Obecnie mam 6 kotów i 3 owczarki. 2 owczarki niemieckie, długowłosy, 1 belgijski, także... Znaczy 2 suki i psa. A to nie wystarczył jeden kot albo jeden pies? Skąd taka liczba u pana? No to tak jakoś poszło z kotami, że co chodziłem do weterynarza, to znajdował się jakiś biedny kotek taki po wypadku, czy bez oka, czy no jakiś nieszczęśliwy, no i trzeba go było przytulić, ratować. No to jak się zdarzyło, mam dom, to mnie to nie przeszkadza. Sobie chodzą, żyją. Super, podziwiam. I tyle. A wrócimy po pandemii, jakoś będzie jakiś powrót do kultury wysokiej, do muzyki, do uczestnictwa ludzi w różnych spektaklach, w festiwalach, nie wiem, musicalach i będą ja myślę, z powrotem że będzie w filharmonii? I to będzie taki wysyp dosyć chyba liczny, bo ludzie no, zamknięci w domu bez tej możliwości bycia z kulturą, bycia między sobą, rozmowy o kulturze, jednak są tego stęsknieni i że to wróci.
Oby jak najszybciej, aczkolwiek no, perspektywa na razie nie jest wesoła. No nie, ale zakończmy może optymistycznie. Dużo, cieszy mnie, że dużo rzeczy dzieje się w internecie, że młodzi ludzie i nie tylko młodzi znaleźli taką odskocznię, że tworzą w internecie, że jest wysoka sztuka i kultura w internecie, że to można znaleźć, że jeżeli ktoś chce, no to jest w stanie z tego skorzystać. I to jest chyba jedyny plus tej pandemii, że właśnie młodzi zaczęli tworzyć i to zostaje w tym internecie, bo niestety koncert na żywo jest zagrany raz. Ulotny, tak. I ulotny, dziękujemy, do widzenia, zrobiłeś wrażenie, to fajnie. Ale to, co jest nagrane, zostaje w internecie. Jak wiemy, w internecie nic nie ginie. Tak. Więc każda nasza wypowiedź kiedyś wypłynie. Zgadza się. Ja się cieszę, że ten wywiad nie zginie, że tak powiem. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę. Naszym gościem był pan profesor Michał Korzystka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.